Realizacja jednej z największych inwestycji w historii siewierskiego samorządu, budowy przedszkola z oddziałami integracyjnymi oraz gminnego żłobka. Obie placówki będą mieścić się w jednym budynku zlokalizowanym przy ulicy generała Władysława Sikorskiego w siewierzu. Dzisiaj już widać mury parteru, już są przygotowania do zadaszenia w stropu tego obiektu. A więc pogoda sprzyja budowlańcom. To zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem i jestem przekonany, że firma to zadanie w, w terminie wykona, a może nawet przed terminem, bo tak de facto to planowaliśmy, że zakończymy w 2021 roku, ale chcielibyśmy w tym roku całość przedsięwzięcia zakończyć. Na utworzenie żłobka gmina Siewierz pozyskała dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus 2020. Żłobek ma być oddany do użytku do 31 grudnia 2020 roku. Dostaliśmy wsparcie również na budowę żłobka, prawie 650 tysięcy z programu Maluch Plus, także zabiegamy jeszcze o dodatkowe pieniądze z budżetu państwa na realizację tego zadania. Myślę, że skutecznie, że otrzymamy tę pomoc, prowadzimy rozmowy z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach. Mający na celu pozyskanie środków wsparcia na budowę tego przedszkola. Całkowita wartość inwestycji związanej z budową przedszkola i żłobka to ponad 16 milionów złotych. Część funduszy na realizację zadania gmina pozyskała już ze środków zewnętrznych. Samorząd wciąż zabiega o kolejne dofinansowania. To jest największa inwestycja w historii samorządu miasta Gmiesiewierz, ponad 16,5 miliona złotych. Tak już mówiłem, mamy częściowo środki zabezpieczone z budżetu państwa. Mamy też część środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, ale myślę, że uda nam się jeszcze dodatkowe środki pozyskać, aby tutaj odciążyć gminę w tym zakresie i to zadanie zakończymy w terminie z pełnym zabezpieczeniem finansowym, bo dzisiaj to zabezpieczenie mamy, ale znaczące środki są właśnie na dzień dzisiejszy z samorządu miasta i gminy Siewierz. Gmina planuje ponadto modernizację dróg znajdujących się w pobliżu powstającej placówki chcemy modernizować te drogi, które są wokół naszego budowanego przedszkola. Przygotowujemy już dzisiaj praktycznie zostanie rozpisane zamówienie na wykonanie dokumentacji i planujemy wykonanie remontu ulicy Targowej i Sikorskiego. To jest remont, który ma poprawić odwodnienie tego terenu, a więc budowę kanalizacji odwadniającej. Jak i również poprawę stanu technicznego, także to chcemy na przestrzeni 2020-2021 taki remont wykonać. Nowe przedszkole przeznaczone będzie dla 200 dzieci, natomiast w żłobku znajdzie się 20 miejsc dla maluchów. Gmina planuje otworzyć żłobek jeszcze w tym roku. Przedszkole ma rozpocząć funkcjonowanie w pierwszych miesiącach 2021 roku.